Dzień dobry. Witam wszystkich widzów kanału Wolskiej Wojnie i zapraszam do obejrzenia raportu z walk na Ukrainie za 26 grudnia 2022 roku. A w tym odcinku oprócz sytuacji na froncie, czyli mapy, porozmawiamy o sprzętowych stratach ukraińskich w artylerii i temu będzie poświęcona część niemapkowa. Oprócz tego przedstawię Wam strukturę jednej z brygad piechoty zmechanizowanej Armii Ukraińskiej i opiszę, co oznaczają te wszystkie magiczne znaczki, którymi czasami się posługuje. Zanim jednak przejdziemy do obejrzenia odcinka, tradycyjna prośba o zalajkowanie, zasubskrybowanie gdzieś tutaj, skomentowanie na dole, to jest bardzo ważne, przesłanie do znajomych, no i oczywiście możecie wesprzeć kanał i moją osobę w programie Patronite. Tu u góry jest odnośnik. I po tym bloku autoogłoszeń chwila od sponsora odcinka. Przypominam, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest Fundacja na Rzecz Uczciwej Bankowości. Fundacja specjalizuje się w analizie prawnej dokumentów finansowych. Jeżeli macie kredyt we franku lub w euro, wyślijcie go do fundacji, która dokona bezpłatnej analizy waszej umowy. Fundacja współpracuje z wieloma kancelariami i jest bardzo skuteczna i podejmuje się nietypowych spraw. Proces obsługi klienta jest możliwy w 100% online. Analiza ugody proponowanej państwu przez bank też jest bezpłatna. Drugi temat, w którym specjalizuje się fundacja, to kredyty gotówkowe. Prześlijcie swoją umowę do fundacji, dokona ona bezpłatnej analizy i sprawdzi, czy wasza umowa kwalifikuje się do tego, aby odzyskać wpłacone odsetki i anulować je na przyszłość. 95% umów kwalifikuje się do działania, a rozliczenie z fundacją następuje tylko w przypadku zwycięstwa. Koniec reklamy. Odcinek związany z mapą. Zaczniemy od Chersońszczyzny. Rosjanie kontynuują ataki artyleryjskie na Chersoń. Mają na celu dwie rzeczy. Pierwsza to jest oczywiście taki terrorystyczny ostrzał, dezorganizowanie życia ludności, utrudnianie powrotu do normalności w Chersoniu, który został wyzwolony spod rosyjskiej okupacji. Natomiast cel drugi, no to jest próba zwalczania ukraińskich obserwatorów i artylerii, którzy znajdują się zwłaszcza na przedmieściach Chersonia, w pasie nadbrzeżnym nad rzekiem, nad Dnieprem. Tam znajdują się stanowiska obserwatorów, czasami stanowiska lekkich moździerzy, no i ten teren jest ostrzeliwany przez Rosjan. W zasadzie każdą możliwą amunicją, jaką mają, to nie są jakieś nawały artyleryjskie, jak na przykład takie pod Bachmutem, no ale ten rejon bez dwóch zdań no, jest areną działań artylerii rosyjskiej i co gorsza, niestety Rosjanie ostrzeliwują też centrum Chersonia, no i to już jest ostrzał, który ma na celu tylko i wyłącznie dezorganizację życia i takie terrorystyczne ataki. Poza tym na tym terenie nie dzieje się nic jak na razie interesującego, godnego uwagi. Dalej czekam na te kolumny rzekomo zniszczonego sprzętu rosyjskiego podczas odwrotu i dalej nie wypłynęły żadne zdjęcia i filmy, czyli po prostu ich nie było. Jeżeli chodzi o obszar między Zaporożem a Donieckiem. Tutaj też mamy zasadniczo ciszę. Przy czym ten teren, który by nas najbardziej interesował, czyli Wuledar, między innymi Pawliwka, no w tym momencie operacje rosyjskie jakiekolwiek zostały przerwane. Rosjanie nie są w stanie kontynuować żadnych operacji. Tu się nic nie zmieniło od 11 grudnia, kiedy był ostatni raport. Rosjanie po prostu wyczerpali swoje siły. Natomiast ciekawa sytuacja ma miejsce w okolicy Marinki, gdzie jest tutaj szereg zbiorników sztucznych, które rozdzielają w zasadzie teren miejscowości na dwie. I tutaj myślę, że najlepiej będzie to pokazać na mapie satelitarnej. Teraz z północy mieliśmy do czynienia z operacją rosyjską, która zajęła część miejscowości, ale musieli się Rosjanie potem wycofać. Ponieważ tutaj Ukraińcy mają pozycje obronne między dwoma sztucznymi zbiornikami, stawami w zasadzie dwoma, to są usypane groble. No i tu Rosjanie musieli się wycofać. Natomiast jeżeli chodzi o część miejscowości na południu, no to Rosjanie w zasadzie doszli prawie do centrum, gdzie zostali powstrzymani przez Ukraińców. I teraz z tego miejsca też mamy filmy z użycia amunicji zapalającej w dużej ilości, która raziła pozycje ukraińskie. Niemniej tutaj też nie mamy do czynienia z żadnym przełomem, nie mamy tutaj do czynienia z żadnymi jakimiś większymi wydarzeniami o jakimś charakterze, powiedzmy, przełomowym. Rejon Awdijewki. I tutaj znowuż Opytne zostało zdobyte przez Rosjan i to jest koniec sukcesów. Rosjanie utknęli kosztem po prostu gigantycznych, horrendalnych strat. Nic się nie zmieniło do ostatniego czasu. Odcinek bachmucki sobie na razie opominiemy, przejdziemy na północ w rejon Swatowego. Swatowe, tak jak było niezagrożone, tak jest dalej niezagrożone niestety. Tutaj Rosjanie zostali odparci spod Mięsożarówki, ta miejscowość tutaj położona.
Natomiast no, Ukraińcy, zwłaszcza 4. Brygada Pancerna, próbują wzdłuż długi R07 kontynuować jakieś natarcie, ale na razie nie widzę większych efektów tego natarcia. No, Swatowe dalej jest niezagrożone, te główne linie obronne rosyjskie na wzgórzach przed Swatowym są po prostu niezdobyte. Natomiast ciekawa sytuacja jest w Czerwonopopiwce, ponieważ okazało się, że Ukraińcy ją zajęli po prostu. Prawdopodobnie batalionowa grupa bojowa z 79. Brygady Powietrzno-Szturmowej i prawdopodobnie jakiś pododdział wydzielony z 66. Brygady Zmechanizowanej udało się zająć miejscowość, co stworzyło duże problemy dla Rosjan, bo raz, że droga R66 została przerwana, a dwa, Ukraińcy zaczęli wykonywać pewne działania i teraz znowu tutaj będę musiał zmienić mapę. Zaczęli wykonywać pewne działania. Tu jest teren taki bagienno-czerwono-popiwka. Tu jest teren bagienny, natomiast są przez niego idące drogi leśne, jest linia wysokiego napięcia, to co tutaj widzicie. No i okazało się, że wzdłuż tej drogi, wzdłuż tej linii Ukraińcy zaczęli podchodzić pod nasyp z torami kolejowymi, na którym jest główna linia obronna Rosjan osadzona w tym rejonie, poza drogą R66. Znowu nie wiadomo, czy to jest jakiś szturm, czy to są po prostu działania o charakterze przenikania, ciężko powiedzieć. Natomiast Kremina, i tu jest też ciekawa sprawa, ponieważ do Kreminy od południa podeszli Ukraińcy. I oni podeszli tą samą drogą, którą Rosjanie w wakacje szli z północy, żeby Czarnobajewce pokonać. Tu były te mosty słynne z tym laniem. Nie wiem, czy pamiętacie to, co się działo na łuku Dońca Sywierskiego w wakacje. No to były te przeprawy zniszczone rosyjskie, potopione czołgi, bojowe wozy piechoty w rzece. Była próba forsowania łuku Dońca. I to jest całkiem przyzwoitej jakości droga. I teraz słuchajcie, tą drogą, w drugą stronę poszli Ukraińcy, którzy podeszli do południa, do przedmieść Kreminy. Natomiast no, na razie nie widać w mojej ocenie jakichś szans na zdobycie tego miasta. Dlaczego? Znowuż postaram się zmienić mapę. Miejscowość jest generalnie ufortyfikowana. Ona jest podzielona przez rzekę na w zasadzie dwie części, wschodnią i zachodnią. Co gorsza, charakter cieków wodnych jest taki, że na nich zostały ustanowione linie obronne rosyjskie. Nie jest to jakaś twierdza nie do zdobycia, no ale bez wątpienia zdobycie tej miejscowości będzie po prostu kosztowne i drogie. Od paru dni się pojawiają jakieś tam informacje, że może Ukraińcy podejdą pod Rubiżnę i w ogóle, no średnio w to wierzę, szczerze mówiąc. Wydaje się raczej, że mamy tutaj do czynienia z podejściem do Kreminy od południa, ale na zasadzie takich działań nękających. I od północy, natomiast na razie jeszcze nie widzę tutaj załamywania się obrony rosyjskiej. Znowuż Rosjanie mają niestety duże siły i ta mobilizacja przyniosła im pewne efekty. Rejon centralny. No i tutaj rejon centralny jest Bachmutu, chyba najbardziej interesujący. Tutaj też się wydarzyło wiele dobrego i wiele złego. Jeżeli chodzi o miejscowość Kurdumiwka i Jożariwka, pamiętacie z ostatniego raportu z 11 grudnia, Rosjanie zdobyli te miejscowości i przeszli, słuchajcie, na zachód, tu jest kanał, w zasadzie uregulowana rzeka z kanałem, może inaczej, uregulowana rzeka, gdzie na nadbrzeżu rzeki była linia obronna ukraińska, ona została pokonana. No i jedna cała brygada rosyjska sforsowała rzekę i próbowała iść w kierunku zachodnim, w kierunku Białej Góry. I co się stało? No, sytuacja była na tyle poważna dla Ukraińców, że Ukraińcy rzucili, słuchajcie, 28. Brygadę Zmechanizowaną, 62. i 30. Brygadę Zmechanizowaną. Oczywiście nie całe, bo to nie jest tak, że tutaj walczyło 15 batalionów, ale walczyły no, komponenty trzech brygad, czyli słuchajcie, minimum 15 tysięcy żołnierzy. To jest odpowiednik w sumie dywizji z II wojny światowej. No i te siły dokonały kąt uderzenia, które zepchnęło Rosjan do Ożariwki, do Kurdumiwki. Teraz Rosjanie z kolei się bronią przy tym wybrzeżu. Sytuacja, słuchajcie, nieciekawa dla Ukraińców przez jakiś czas była. No i to na tyle nieciekawa, że musieli zaangażować całkiem spore siły, które na szczęście mogły z jednej strony atakować wzdłuż kanału, z drugiej strony mogły atakować, że tak powiem, ze wzgórz. Tu są wzgórza, które dominują nad terenem walk, więc no, sytuacja była całkiem stabilna dla Ukraińców, ale to, co się działo wokół Bachmutu, o czym zaraz wam opowiem, było na tyle poważne, że pierwsza samodzielna brygada pancerna odnalazła się w rejonie Konstantynówki. No, dlaczego się odnalazła? No, odnalazła się, ponieważ stanowiła odwód
Więc jak już ściągnięto odwód i jedną z elitarnych brygad armii ukraińskiej, to znaczy, że sytuację generalnie oceniono jako poważną. Teraz słuchajcie, co się tutaj działo w okolicy Bachmutu. To są elementy brygad, które miałem zidentyfikowane. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć brygad, 50 batalionów. Słuchajcie, to jest 10 brygad, całe wojska lądowe w tej chwili polskie liczą 13 brygad mniej więcej. No, teraz to już trochę więcej, bo są kolejne w trakcie formowania, ale jeszcze niedawno to było 13 brygad w wojskach lądowych. A tutaj słuchajcie, popatrzcie, że sam Bachmut mamy komponenty 5 brygad. Kurdumiwka, Ożariwka, komponenty raz, dwa, trzy, czterech, pięciu brygad, w tym 53. brygady zmechanizowanej, czyli tą brygady uchodzącej za elitarną. Co się wydarzyło? No wydarzyło się to, że Rosjanie naciskali tak mocno, mimo tych takich tępych. Rosjanie stosują taktykę oddziałów piechoty, atakują małymi grupami wspartymi artylerią i czołgami, bojowymi wozami piechoty. To nie jest tak, że to są jakieś falowe ataki piechoty na karabiny maszynowe jak w 42. No nie, no oni działają trochę inaczej, no i dlatego niestety odnieśli pewne sukcesy i padła pierwsza linia, druga linia, no i częściowo padła trzecia linia i w tym momencie Ukraińcy rzucili odwody. Walki o sam Bachmut, no też wyglądały tak, że Rosjanie podeszli od zachodu i zdobili Opytne. Tylko że Ukraińcy w ciągu tego tygodnia kontratakowali, wyparli Rosjan z Opytnego, nie musieli się wycofać, wyparli, ustabilizowali sytuację na przedmieściach Bachmutu. Ale znowu, no mamy tutaj do czynienia z 5 brygadami, tak? 93. brygada zmechanizowana, czyli jednostka elitarna, 57. brygada zmotoryzowana, 58. brygada zmotoryzowana, na południu 53. brygada zmechanizowana. No to są bardzo poważne siły i teraz no tak mówimy, że Ukraińcy obronili Bachmut, że wszystko jest w porządku, natomiast no zauważcie, że mówimy tutaj o raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11 brygadach i 12 samodzielnej brygadzie pancernej jako jeszcze dodatkowy odwód ściągnięty, a pytanie, co jeszcze nie jest możliwe do identyfikacji, co nie jest wykryte, tak? Więc Ukraińcy ściągnęli tutaj, słuchajcie, bardzo, bardzo, bardzo duże siły po to, żeby ustabilizować sytuację. No i teraz tak, śmiejemy się z Rosjan, że oni nie zdobyli Bachmutu, że tak walą głową w mur, no ale w momencie, w którym Ukraińcy mają naprawdę zaangażowane elitarne jednostki w okolicy Bachmutu, w momencie, w którym musieli ściągnąć rezerwy, bo musieli ściągnąć te rezerwy, to znaczy, że nie mają tych sił gdzieś indziej. A tych sił mogły być użyte na przykład na południu, na północy do Kreminy, mogły być użyte na południu, no kosztem życia swoich żołnierzy Rosjanie po raz enty z rzędu po prostu związali Ukraińców i spowodowali, że jakieś większe operacje ofensywne jak na razie się nie wydarzyły. Już pomijając fakt, że pogoda nie za bardzo na to sprzyja obecnie, tak? No ale Rosjanie ewidentnie związali bardzo duże siły ukraińskie i to są chyba siły zdecydowanie większe niż te, które brały udział w kontrofensywie charkowskiej udanej. I to są siły większe niż te, które brały udział w ofensywie chersońskiej, w ogóle w zdobywaniu Chersońszczyzny. Tak, żeby mieć świadomość, tak, bo tu są komponenty naprawdę elitarnych brygad i no te siły zostały w jakiś sposób uwiązane. Sytuacja jest stabilizowana, to jest to, co wam mówiłem 11 grudnia, to co wam mówiłem wcześniej. Nie widzę szans na to, żeby Rosjanie zdobyli Bachmut tymi siłami, które mają. Zważywszy wobec tego, co rzucili Ukraińcy, no ale to nie jest tak, że tam wszystko przebiega lekko, łatwo i przyjemnie. Pamiętajcie, ile osób zginęło z Legionu Ochotniczego, ilu żołnierzy poległo, znaczy się, ile strat osobowych było zadawanych, rzucono kolejne brygady OT na Ukrainie, zmieniono prawo, które też pozwala na troszkę ostrzejsze karanie osób, które nie chcą walczyć na linii frontu albo dezerterują. No to jest wszystko efekt tych potwornie krwawych walk o Bachmut, a przede wszystkim na południu od Bachmutu, bo sam Bachmut to, wiecie, Bachmut Bachmutem, ale to, co było niebezpieczne dla Ukraińców, to wydarzenia na południu od niego, tak. No i teraz mamy oczywiście odcinek jeszcze północny, gdzie mamy Soledar. I tutaj też sytuacja była, szczerze mówiąc, ciężka dla Ukraińców przez jakiś czas. Tu 24. Brygada Zmechanizowana trzyma Soledar, przedmieście Soledaru. Na północy też Rosjanie próbowali kontynuować uderzenie na Wesele, ale zostali odparci. No, ciężkie walki, tak? Więc Ukraińcy na pewno odnieśli o tyle sukces, że powstrzymali Rosjan, zadali Rosjanom bardzo poważne straty, natomiast odbyło się to kosztem zaangażowania rezerw ukraińskich, rzucenia dodatkowych sił, po to, żeby po prostu utrzymać front i nie dopuścić do dalszych zdobyczy rosyjskich.
No i rozpoczynamy część poświęconą stratom ukraińskim w technice, czyli nie w żołnierzach, tylko w sprzęcie. No i zacznijmy od tego, co prezentuje rosyjski Lost Armor. Lost Armor to jest akurat jedna z lepszych stron, która prezentuje straty w poprzednich konfliktach, czyli w Syrii i w pierwszym konflikcie na Ukrainie. Oni prezentowali naprawdę bardzo wyważone, bardzo takie obiektywne podejście do strat, a mianowicie Lost Armor uznaje za stratę i prezentuje stratę tylko ten pojazd i wrak, który da się geolokalizować. Czyli jeżeli mamy zdjęcia czegoś spalonego, trafionego, jesteśmy w stanie dokładnie określić, gdzie to było trafione albo spalone, to dopiero wtedy jest to uznawane za stratę. W związku z tym Lost Armor podaje teoretycznie najmniejsze straty, jakie są w ogóle z różnych portali czy stron zliczających. A po drugie, robią to naprawdę zadziwiająco rzetelnie i naprawdę dobrze. Więc jeżeli ktoś szuka takiego dobrego osintowego źródełka, ale takiego, które robi za nas robotę, to Lost Armor jest świetne. Pomijając fakt oczywiście, że jest to źródło rosyjskie i trzeba brać na to poprawkę. Natomiast chłopaki mieli na tyle ciepło pod tyłkiem, że wyłączyli zliczanie strat rosyjskich i znaczy mówią, że zliczają, ale opublikują to dopiero po wojnie, ponieważ w Rosji się zmieniło prawo i mogą trafić za to na 15 lat bagru, więc nie chcą ryzykować. No i teraz, co tutaj mamy? Jeżeli chodzi o straty, które, jeszcze raz podkreślam, są geolokalizowane, czyli jest zdjęcie, i to zdjęcie można gdzieś określić w przestrzeni, czyli gdzie ten pojazd został stracony. Co możemy powiedzieć o stratach ukraińskich od 24 lutego 2022 roku? Czołgi rodziny T-64, 161 maszyn zniszczonych lub uszkodzonych. Czyli jest to liczba no, dość pokaźna. Oprócz tego mamy 67 czołgów rodziny T-72. Mamy T-54, jedna sztuka z Azowstali. Będziemy mieli jeszcze gdzieś pewnie T-80, tak, T-80, 24 sztuki. 250 ponad sztuk, tak. Inne portale, o czym zaraz pójdziemy, podają większe liczby, ale jeszcze raz to jest to, co jest geolokalizowane. No ale tutaj mówimy o 250 sztukach czołgów przynajmniej. I teraz pamiętajcie, że przed wojną Ukraińcy mieli T-64 i trochę T-72 i mieli T-80 w brygadach piechoty morskiej. To, co mieli przed wojną, to jest temat na osobny odcinek. I teraz tak, bojowe wozy piechoty. No i tutaj też jest sytuacja dość interesująca, ponieważ mamy BMP-1, 155 sztuk, czyli całkiem sporo. Mamy BMP-2, 52 sztuki. No i mamy oprócz tego kołowe transportery opancerzone. Znaczy mamy transportery opancerzone M113, 26 sztuk, inne, ale tu już nie będę się rozdrabniał na detale. BRDM-y, dwójki 69 sztuk, BTR-80, 54 sztuki, czyli kołowe transportery opancerzone. MTLB, czyli znowu transportery opancerzone o trakcji gąsienicowej 48 sztuk, BTR-4 ukraińskiej produkcji 37 sztuk, BTR-3 28 sztuk. No, jak sami widzicie, te straty nie są małe. Mówimy tutaj o stratach, które zostały z nawiązką uzupełnione poprzez dostawy z Polski, czyli z naszego kraju. No i jeżeli chodzi o transportery kołowe i transportery opancerzone, na przykład z krajów zachodnich. To, co bardziej może martwić, to 43 systemy S-300 stracone, na przykład 7 Buków, 13 OS. No, to są już takie niefajne straty, tak? Na te straty dotyczące krabów, Zuzan, Cezarów na razie nie patrzcie, zaraz wam powiem, dlaczego nie ma sensu. Natomiast w ciężkim sprzęcie 161 T-64, 7 dwójki 67, 24 sztuki T-80. To nie są straty, które. One byłyby dotkliwe dla Ukraińców, gdyby nie uzupełnienie zapasów, ale nie są obezwładniające. No dobrze, a co w takim razie o tych samym poziomie strat mówi Oryx? I jeżeli chodzi o Oryxa, no to mamy tutaj opisane straty, oczywiście zdecydowanie i znacząco większe. Tam przypominam, mieliśmy niecałe 300 czołgów, tam jakieś 280 powiedzmy, a tutaj mamy wszystkich maszyn T-64BV, T-64BV model 2017 i tak dalej, T-72 M1R. Całość mamy 435 czołgów straconych, przy czym trzeba pamiętać o tym, że tu są też wliczone pojazdy, które są trudne do policzenia, których identyfikacja mogła być mylna. No, Oryx zdecydowanie mniej dokładnie podchodzi do kwestii geolokalizacji i zliczania strat. On zlicza wszystko, natomiast no, zdarzają się czasami błędy.
No niemniej widzimy tutaj 435 pojazdów ukraińskich, czołgów ukraińskich potwierdzonych w materiale zdjęciowym. To są bardzo, bardzo duże straty, ale pamiętajcie, że sami polscy Ukraińcy dostali tam ponad 300 czołgów, więc liczając to jeszcze dostawy czeskie i inne, to znowu te wszystkie straty, które widzicie, zostały uzupełnione z Polski, Czech i kilku innych krajów, więc to nie jest coś, co dla Ukraińców jest obezwładniające, to dalej mają de facto poziom strat uzupełniony, tak? I to, co jest chyba bardzo ciekawe, a mianowicie straty w jednostkach artylerii. Jeżeli chodzi o artylerię 105 mm, no to jedna sztuka, to jest artyleria holowana, 11 hiacyntów holowanych, 4 msty holowane, 2 FH-70 holowane, no i słuchajcie, teoretycznie 22 holowane M77A2, czyli dostarczone ze Stanów Zjednoczonych holowane lekkie haubice i 14 innych niezidentyfikowanych. Natomiast jeżeli chodzi o armatohaubice samobieżne, prawie 40 goździków, 18 akacji, 3 msty, 5 straconych norweskich M109A3GN, 5 straconych krabów rzekomo, ale licząc też są uszkodzone, 7 pionów, 1 Zuzanna, 1 Caesar, 1 pancerhaubice, to są uszkodzone i 3 inne armatohaubice. I teraz czy ta lista jest wiarygodna? No to takie najbardziej optymistyczne rosyjskie źródła podają 47 trafionych M77 armatohaubic holowanych, z czego 38 jest zniszczonych. Jedna Zuzanna 2 zniszczona, jedno pancerhaubice uszkodzona, 11 trafionych M109 Paladin, z czego 6 zniszczonych, przy czym tu się wlicza te norweskie, 3 FH-70 i L119 zniszczone, jedna Dana zniszczona, 3 Caesary uszkodzone. No i 6 krabów trafionych, z czego 3 zniszczone. I teraz jak sami widzicie i porównacie sobie Oryxa, no to mamy 4 kraby zniszczone, 2 uszkodzone, a tu mamy z kolei faktycznie 6 krabów porażonych, z czego 3 zniszczone. Ani jedno, ani drugie źródło nie podaje prawdziwych danych, ale prawdziwe dane muszą pozostać niejawne. Straty w krabach oczywiście są. Pamiętajmy, że dostarczyliśmy Ukraińcom 3 dywizjony artylerii samobieżnej na krabach, czyli ponad 54 sztuki. Wiele pojazdów zostało rażonych ogniem kontrbateryjnym, część pojazdów zostało rażonych lancetami, czyli amunicją bezpilotową, czyli amunicją krążącą lancet. Natomiast krab jest w tej chwili najważniejszym rodzajem armatohaubicy samobieżnej dostępnej w armii ukraińskiej. Dlaczego? Pancerhaubice jest za mało i są kiepskie, znaczy kiepskie, jeżeli chodzi o awaryjność. Przywracanie po, nawet nie po uszkodzeniu, tylko po zużyciu w walce jest wyjątkowo kłopotliwe. M109 to jest trochę paździerz i starość, natomiast M109, no nie jest do nich dużo części zamiennych, nie są trudne w naprawach, no ale ich donośność nie jest tak fajna jak kraba i możliwości systemu kierowania ogniem. No i krabów jest dużo i kraby są po prostu dobre i kochane na Ukrainie. No i oczywiście możemy też pamiętać o tym, że w wcześniejszej rozpiski mamy 40 straconych goździków, ale znowu nie zgadniecie, jaki kraj dostarczył ponad 62 S1 goździk na Ukrainę, w efekcie czego po prostu uzupełniono z nawiązką straty, które ponieśli Ukraińcy, tak? Jeżeli chodzi o straty w sprzęcie ciężkim i w artylerii, no oczywiście można to rozdrabniać na więcej typów sprzętu, ale to, co było dla mnie najważniejsze, to czołgi, bojowe wozy piechoty, no i jednostki artyleryjskie według 3 różnych źródeł. Podałem wam to oczywiście, czy to są wszystkie uszkodzone i zniszczone pojazdy? Nie, ponieważ trzeba pamiętać o tym, że część pojazdów została trafionych i zniszczonych i nie wypłynęło jako materiał zdjęciowy. Natomiast część pojazdów zostanie spisana na przykład w fabryce jako porażone w stopniu takim, że nie nadają się do odratowania, bo na przykład pożar był za poważny, albo uszkodzenia są za duże, albo na przykład po wybuchu miny wygięło się dno kadłuba i ten pojazd pójdzie po prostu do kanibalizacji, zostanie z niego wymontowane wszystko, co się da, a sam pojazd będzie po prostu skasowany, więc te straty, które widzicie, to są straty i tak niedoszacowane, o mniej więcej 20-30%. Lost Armor tradycyjnie najmniejszą ilość strat podaje ukraińskich, tak jak wam wspominałem, no bo oni muszą mieć wszystko dokładnie zgeolokalizowane. Oryx to jest taki troszeczkę zbiornik, gdzie czasami są wrzucane rzeczy, które nie do końca są bardzo dokładnie sprawdzone. Natomiast i Lost Armor, i Oryx i tak podaje straty zaniżone, ponieważ realnie to będzie troszeczkę więcej pojazdów, niż to się wydaje z tych wszystkich wyliczanek.
I na końcu opowiem Wam troszkę o dowództwie operacyjnym wschód ukraińskim. To są jego struktury z przed wojny, czyli sprzed rozwinięcia mobilizacyjnego. Dowództwo operacyjne było siłą rzeczy zaangażowane najmocniej w ATO, czyli w antyterrorystyczną operację, potem tak zwaną operację specjalną. Miało też brygady, które były rozwijane chyba najmocniej w czasie pokoju. Miały dość nietypową strukturę wynikającą po pierwsze z ich pączkowania w razie działań wojennych, czyli te brygady miały wystawiać kolejne związki taktyczne. No i wynikające też z tego, że jednostki te oczywiście miały stać się najbardziej zaangażowane w przypadku ataku rosyjskiego. No finalnie okazało się, że największy problem był z Kijowem i z Chersoniem, no ale te jednostki oczywiście od samego początku walczyły. Co wchodziło w skład dowództwa operacyjnego Wschód? 17. Brygada Pancerna z Krzywego Rogu, 53. Brygada Zmechanizowana z Sewierodoniecka, 54. Brygada Zmechanizowana z Bachmutu, 92. Brygada Zmechanizowana i 93. Brygada Zmechanizowana. Jak sami widzicie, 53., 54., 92., 93. to są jednostki, które same uchodzą za jednostki elitarne w armii ukraińskiej. Teraz co te wszystkie znaczki oznaczają? Weźmiemy sobie na przykładzie, 53. Brygady Zmechanizowanej z Sewierodoniecka. Mam nadzieję, że to będzie dobrze widoczne. Sztab, batalion zmechanizowany, batalion zmechanizowany, batalion zmechanizowany, batalion zmechanizowany. Słuchajcie, to jest 31 bojowych wozów piechoty, tak? Czyli w trzech batalionach zmechanizowanych łącznie 93 bojowe wozy piechoty 2 w armii ukraińskiej. Jeden batalion czołgów, czyli 31 sztuk. No i mamy tutaj dwa bataliony lekkiej piechoty, Dnipro i Patriot. I mamy oprócz tego brygadową grupę artylerii, która miała dwa dywizjony artylerii samobieżnej, czyli po 18 sztuk, czyli łącznie 36 sztuk akacji i goździków. No i jeden batalion, znaczy dywizjon artylerii rakietowej, czyli 18 gradów. Oprócz tego wyrzutnie przeciwpancerne i tak dalej. To są te duże brygady, o których Wam wspominałem, że one są ładnie rozbudowane, spore. I są bardzo, bardzo samodzielne. Natomiast to, co jeszcze dla Was może być interesujące, to na przykład 92. Brygada Zmechanizowana, która miała dość nietypową strukturę, a mianowicie miała dwa bataliony zmechanizowane, czyli 62 bojowe wozy piechoty i słuchajcie, 62 czołgi w dwóch batalionach pancernych. I też batalion lekkiej piechoty Charków. Reszta struktury, jak widzicie, jest dość podobna, logiczna. I teraz, co się rzuca w oczy w tych jednostkach? No rzuca się to, że mają dodatkowe bataliony lekkiej piechoty w przypadku 53. i 54. Brygady Zmechanizowanej. To są dwa bataliony lekkiej piechoty. I mamy, słuchajcie, strukturę aż sześciobatalionową. Tak, licząc, że batalion to jest około 800 ludzi, no to tu widzimy, że te brygady, oczywiście w tych brygadach jest dużo więcej żołnierzy, widzimy, że te brygady były bardzo duże. Tak, to są brygady, które spokojnie mogą powstrzymać rosyjski korpus i taka też była praktyka, bo armię całą rosyjską, czyli bataliony zmechanizowane, batalion pancerny, lekka piechota, brygadowa grupa artylerii, dywizjony artylerii samobieżnej, dywizjony artylerii rakietowej, artyleria przeciwpancerna, dywizjon artylerii przeciwlotniczej, saperzy, batalion remontowy, batalion logistyczny, kompania rozpoznawcza, kompania snajperów, kompania walki radioelektronicznej, kompania rozpoznania elektronicznego, kompania radarów pola walki, obrona przeciw broni masowego rażenia, no i kompania medyczna. Naprawdę duże, bardzo autonomiczne brygady, świetnie przygotowane do działań w rejonach, w których się finalnie znalazły. I to by było tyle, jeżeli chodzi o przedstawienie, jako taka w sumie ciekawostka składu tych brygad. I to by było tyle, drodzy widzowie. Dziękuję bardzo, że byliście, że oglądaliście. Dziękuję za wszystkie lajki, subskrypcje, komentowanie na dole. No i chciałbym zapowiedzieć, że jutro będzie bardzo ciekawy wywiad z dowódcą 6. Brygady Powietrzno-Desantowej. Zachęcam do oglądania kanału. Myślę, że wywiad ukaże się gdzieś tak 16:30 na kanale, 17:00. Jeszcze raz dziękuję, że byliście. Wielkie i gorące podziękowania dla patronów, którzy wspierają kanał w programie Patronite. Trzymajcie się, cześć!